Dzień dobry, witam Ciebie w kolejnym odcinku Q&A, czyli najczęstsze pytania, które zadajecie mi na Instagramie i dzisiaj odpowiem Ci na pytanie, które powtarza się regularnie, czyli jak zbadać insulinooporność. Jeżeli trafiłaś tu z przypadku, ja nazywam się Kamila Banal, jestem dietetykiem, coachem od kilkunastu lat. Pomagam moim klientkom odzyskać zdrowie i przede wszystkim pokazuję ich efekty, ich rekomendacje, ich opinie i ich wyniki badań. Więc zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, ewentualnie możesz mnie znaleźć na Instagramie. Zanim powiem Ci, jakie badania możesz wykonać w kierunku insulinooporności, chciałabym zaznaczyć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że każda osoba, która jest osobą otyłą, jest osobą insulinooporną. Ale może tak być, że wizualnie jesteś osobą szczupłą, a również masz zaburzenia w gospodarce cukrowej. Najczęściej rekomendowanym badaniem jest zrobienie glukozy i insuliny na czczo. Natomiast chcę Ci od razu powiedzieć, że te parametry nie są do końca miarodajne, dlatego że bardzo często sama spotykam się z tym, że klienci mają pierwsze wyniki w normie, wszystkie objawy wskazują na zaburzenia w gospodarce cukrowej i dopiero krzywe cukrowe, o których zaraz Ci powiem, pokazują, że klient ma problem. Natomiast na podstawie glukozy i insuliny możesz wyliczyć taki wskaźnik jak HOMA-IR. Jak nie wiesz, jak to zrobić, no bo to jest wzór matematyczny, to Ci podepnę link do mojej strony internetowej. Tam masz automatyczny kalkulator, więc możesz podstawić sobie te wyniki. Zaznaczę Ci tylko jedną rzecz. Wynik insuliny nie powinien być dwucyfrowy. Krzywa cukrowa i krzywa insulinowa są najbardziej wiarygodnymi badaniami, jeżeli chodzi o zweryfikowanie tego, czy borykasz się z insulinoopornością. To, czego Ci nie polecam, to wykonywanie tych badań na własną rękę. To jest naprawdę absolutny plus naszego kraju, że my możemy badać się prywatnie, bez żadnych problemów, ale zdarzają mi się osoby, które na własną rękę bądź z rekomendacji różnych specjalistów badają sobie co 2 miesiące krzywą cukrową. Jak byłaś w ciąży, najprawdopodobniej robiłaś krzywą cukrową, natomiast krzywa insulinowa pozwala na ocenę, jak szybko i w jakiej ilości insulina wydzielana jest w odpowiedzi na glukozę. Jest jeszcze taki parametr jak hemoglobina glikowana. Ona pozwala określić takie średnie stężenie glukozy w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy. Raczej to badanie rekomenduje się przy cukrzycach. Natomiast jeszcze jednym badaniem, które możesz zrobić, to jest lipidogram. I może nie jest on związany bezpośrednio z insulinoopornością, ale wierz mi, że jeżeli masz wysokie trójglicerydy, jeżeli masz zaburzenia w lipidogramie, to najprawdopodobniej ma to związek z Twoją gospodarką cukrową. Czyli podsumowując, najbardziej bezpiecznym badaniem na początek będzie badanie glukozy i insuliny na czczo. Ewentualnie możesz wykonać dodatkowo lipidogram. A już w kolejnych odcinkach odpowiem Wam na kolejne Wasze pytania związane z insulinoopornością, kortyzolem, nadnerczami, więc jeżeli interesują Ciebie te tematy, to oczywiście zapraszam Ciebie do subskrypcji mojego kanału. Dajcie znać w komentarzu, czy mieliście kiedykolwiek robione wyniki badań w kierunku insulinooporności.